Witam wszystkich. W poniedziałek, dnia 24 listopada o godzinie 18 na pasażu Schillera odbędzie się Marsz Wolności Wyborczej, podczas którego będziemy manifestować przeciwko patologiom, które występują w komisjach wyborczych, między innymi takich jak system elektroniczny, który przez kilka dni nie potrafi zliczyć głosów. Także nieudolność komisji wyborczych, która nie potrafi tych wyborów ogłosić, nawet zliczając je z protokołów w formie papierowej. A także chcemy się przedstawić takim patologiom właśnie jak niewłaściwe karty wyborcze, gdzie no, wyborców wprowadzały często one w błąd, ponieważ na pierwszej stronie już była lista kandydatów i to szczególnie wprowadzało w błąd starsze osoby, które już tam przypuśćmy zaznaczyły krzyżyki, na następnych kartach również mogły zaznaczać takie krzyżyki, mogło to im to właśnie sugerować, ale też również zastanawia olbrzymia liczba głosów nieważnych, no, czy co najciekawsze, większa liczba głosów nieważnych występuje najczęściej poza miastem, czyli tam, gdzie ludzie mogliby być mniej wykształceni, chociaż oczywiście nie zawsze są. Więc to jest zastanawiające, gdzie dochodzi nawet do tego, że 1/3 głosów jest nieważny, czyli co trzeci wyborca, który idzie do tych urn, oddaje nieważny głos. No to jest pewien skandal i trzeba z tym walczyć. Wiadomo, że nie wprowadzimy jawności głosowania, jeśli te wybory miałyby być powtórzone. Ale to byłoby, no, dzisiaj głosowanie tajne po prostu sprawia, że są takie patologie, jakie są. Nie wiadomo, kto oddał na kogo głos. Ja chciałbym wiedzieć, czy mój głos, chciałbym się podpisać na swojej karcie wyborczej, czy chciałbym oddać głos jawny. Nie wstydzę się kandydata, na którego głosuję, dlatego mogę oddawać głos jak najbardziej jawny. Zresztą no, możemy o tych problemach rozmawiać nawet kilka godzin. Dlatego zapraszam wszystkich na ten marsz już w poniedziałek o godzinie 18 na pasażu Schillera, przypominam. Dziękuję bardzo i zapraszam.